W szkole podstawowej nr 3 odbył się Festiwal Nauki i Eksperymentu. To już tradycyjna inicjatywa organizowana w tej placówce od kilku lat. Przedsięwzięcie ma na celu przekazanie najmłodszym, że wiedzę można zdobywać nie tylko siedząc nad książkami, a nauka potrafi być naprawdę fascynująca. Tytułem przewodnim naszego festiwalu jest Eksperymentować każdy z nami może. Więc w tym roku wyjątkowo wszystkie klasy od klasy zerowej do klasy ósmej biorą udział w festiwalu. Takim motywem też przewodnim jest Klub Młodych Odkrywców, który działa w naszej szkole i przez cały rok bardzo aktywnie wykonywaliśmy różne eksperymenty, doświadczenia, projekty naukowe. Przerwy aktywne organizowaliśmy raz w tygodniu, nie tylko dla klubowiczów, ale też dla społeczności całej szkoły. No i okazało się, że było warto, bo w momencie, kiedy chcieliśmy zorganizować festiwal, dołączyli się do nas nauczyciele klas młodszych. I zachęcam do stoisk, które zostały przez dzieciaczki przygotowane, bo są naprawdę bardzo ciekawie zorganizowane. Więc klasy siódme i klasy ósme przede wszystkim projekty wykonywały związane z lekcją fizyki. Klasy siódme zajęły się hydrostatyką i aerostatyką. I wykonywali projekty bardzo ciekawe, podnośniki różnego typu, prasy hydrauliczne, pokazywali model płuc, jak działa. Także to są naprawdę fantastyczne prace i muszę powiedzieć, że właśnie realizacja projektów ma cel w szkole, ponieważ uczniowie nie dość, że ten projekt muszą wykonać, muszą przygotować materiały wcześniej, muszą sobie wszystko zaplanować, muszą zorganizować współpracę z kolegami, bo często jest to praca w zespole wykonywana i nie jest to wcale takie łatwe dla dzieci, jak się okazuje. Często też współuczestniczą w tych projektach rodzice i to jest bardzo piękne, bo wiedzą, co uczniowie robią i w jakim celu. Projekt zawsze musi mieć określony cel, to nie jest praca dla samej idei. Więc dzieci wiedzą, że na przykład poznają prawa Pascala, jak działają urządzenia pneumatyczne czy hydrauliczne. Poza tym prezentują te projekty przed klasą, przed społecznością szkolną na tych aktywnych. Tak, uczą się autoprezentacji i czasami jak lekcje prowadzę z fizyki, to mam wrażenie, że nie każde dziecko chce na tej lekcji uczestniczyć w pełni, odpowiadać, a właśnie w momencie, kiedy taki projekt realizuje, w pełni się otwiera i rzeczywiście widać, że od strony naukowej i od strony technicznej i od strony takiej relacji z innymi osobami. No i myślę, że to jest właśnie piękne i dlatego warto. Centrum Nauki Kopernik jest taką instytucją, która od kilkunastu lat niejako nauczyciela wspiera, a przy tym i naszą szkołę i młodzież. Bierzemy udział w wielu projektach edukacyjnych. Moi uczniowie zostają laureatami konkursów ogólnopolskich. Dostajemy granty, dostajemy dotacje. W związku z tym możemy realizować zajęcia w szkole bez udziału rodziców, bez finansowania materiałów przez rodziców. Więc myślę, że to chyba o to chodzi, bo na każde zajęcia możemy coś fajnego przygotować, możemy zrobić różne prace, łatwiejsze, trudniejsze, proces badawczy przeprowadzić. A no, między innymi właśnie jest to zasługą i współpracą z Centrum Nauki Kopernik. Jednym z elementów Festiwalu Nauki i Eksperymentu w Szkole Podstawowej nr 3 był naukobus z Centrum Nauki Kopernik, dzięki któremu uczniowie mogli uczestniczyć w różnego rodzaju interesujących doświadczeniach. Co ważne, najmłodsi mieli okazję stworzyć sami eksponaty związane m.in. z hydropneumatyką. Nie od dzisiaj bowiem wiadomo, że wiedza zdobyta poprzez samodzielne doświadczenia, a nie teorie, jest lepiej przyswajana przez uczniów.